Taki oto początek muzyczny, bo moje życie to muzyka. Tak. No i witam serdecznie, obywatel kompaktowy z tej strony. W dniu dzisiejszym chciałbym Ci powiedzieć, że to, co było w przeszłości, nie definiuje w zasadzie tego, co osiągniesz w przyszłości. Zauważ, że można spotkać ludzi, którzy palili papierosy, pili alkohol, mieli ogromne długi i wyszli z tego. Byli w ogromnej biedzie, no ale wyszli z tego. I jeśli będziesz potrafić się za to zabrać odpowiednio, będziesz otaczać się odpowiednimi ludźmi, specjalistami, po kolejne będziesz chcieć to zrobić, to może się okazać, że Twoja przyszłość będzie zupełnie inna. Ale musisz się zabrać za siebie, ruszyć dupsko, przełamać to, że jest Ci wygodnie i często zadupsać więcej niż inni. Nie będziesz mieć czasu na to, aby pójść na imprezę, na to, aby spotkać się na piwko ze znajomymi, na to, aby wyjechać na urlop 10-20-dniowy, ponieważ będziesz pracować nad sobą, aby zarabiać więcej jak inni, a na to, aby mieć lepszą formę jak inni, będziesz wstawać dużo wcześniej jak inni. Ale co tam wstawanie? Ja często wstaję parę dni od 3 jestem na nogach i cały dzień zadupcam, ale w tym momencie widzę, że jeśli mam nawet wolny dzień, to budzę się o godzinie 7, a wcześniej, jak miałem wolny dzień, to budziłem się o godzinie 9, 10. Okej, jeśli jestem bardzo zmęczony, to 8, 9 się obudzę, ponieważ mój organizm tego wymaga, ale w momencie, gdy zaczniesz wcześniej wstawać, to według badań i nawyków okazuje się, że po pewnym czasie twój organizm się do tego przyzwyczai. Wiadomo, że każdego organizm potrzebuje innej dawki snu, ponieważ mamy różne rodzaje organizmów, różne rodzaje ludzi, wiadomo, ale jesteśmy w stanie się przyzwyczaić do tego. I jeśli będziesz się otaczać zajebistymi ludźmi w dziedzinie, którą chcesz osiągnąć, tak jak ja chcę stworzyć biznes i nie daję odpuścić. Wiadomo, że czasem trzeba zejść ze sceny niepokonanym, ale otaczam się ludźmi lepszymi od siebie. W księgowości, w prawie, w biznesie radzę się tym. Radzę się tych ludzi. I jeśli czegoś nie potrafię, to pytam. Pytam, jeszcze raz pytam. Bo po co narażać się na kontrolę? Po co narażać się na jeszcze większe, długie problemy w biznesie? Skoro można się zapytać ludzi, którzy są lepsi i często powiedzą ci to za darmo albo za grosze, w porównaniu do błędów, które możesz potem, za które możesz potem słono zapłacić, no. No i to jest to, że jeśli potrzebujesz pomocy, to zapytaj się lepszych. Jeśli wiesz, że ta osoba jest lepsza oczywiście od ciebie. I idź do przodu. A tymczasem życzę udanego tygodnia i do zobaczenia.